W drugim odcinku z Escape from Knox County spróbujemy zebrać dane z głównego komputera z banku w Riverside. Wszystko wydaje się proste, natomiast nie obejdzie się tu bez poważnych kłopotów. Zombiaki widzę nic ciekawego przy sobie nie mają, ale możemy przeszukać, jak tutaj to wszystko wygląda, choć przypuszczam, że w punkcie startowym nic ciekawego nie znajdziemy. Dokładnie tak jak przypuszczałem, nic tutaj niestety nie ma, ale nic się nie dzieje. Bank znajduje się dokładnie w tym miejscu i powiem szczerze, cieszę się, że udało się zrespić od tej strony, bo tutaj mamy bliżej, no i potem będzie trzeba już dotrzeć do punktu ekstrakcji. Widziałem, że bardzo wielu osobom spodobała się modyfikacja, także wydaje mi się, że uda się zrobić z tego serię. Natomiast ta seria będzie wyglądała tak, że nie będzie to jakiegoś super zaawansowanego montażu. Konsekwencją tego będzie to, że po prostu odcinki powinny pojawiać się trochę częściej. Schizofrenik również zostaje, także się nie bójcie. A my, moi drodzy, mamy chyba jakiś dom ocaleńca, bo zobaczcie, tutaj jakieś deski są na oknie. Także zaraz zobaczymy, czy uda się znaleźć coś ciekawego. Tutaj jakieś rzeczy łazienkowe. Słuchajcie, na dole nic tutaj ciekawego nie ma na ten moment. Może coś na górze się znajdzie. A fajnie by było znaleźć jakąś broń, którą można by było potem po rajdzie sprzedać. O, proszę, jakaś amunicja. 9.19. Za broń białą, czy za broń taką strzelającą, dostaniemy najwięcej pieniędzy i mamy pewność, że taką broń można sprzedać. Tylko tutaj jest jeden myk taki, że ta broń musi być w nienaruszonym stanie, chyba żeby ją sprzedać. Jeżeli uda się znaleźć jakąś broń, to na pewno to sprawdzimy. Bo jeszcze od pierwszego odcinka nie udało się nic sprzedać tak naprawdę. No ale dobra, te deski zrobiły nadzieję, że tutaj coś będzie, a zobaczcie, jest po prostu pustka. Patrzę w ogóle na wytrzymałość mojej maski i widzę, że już jest bliska końcu i to jest chyba temu, że tam walczyliśmy na samym początku. No nieźle ta gra urządziła nas trochę. Ale dobra, to wiecie co? Zrobimy sobie kolejną maskę. I to już wymienimy, żeby tutaj się nie martwić. To zdejmijmy, to załóż. I z tego zrób jedną maskę. A tutaj zostawimy sobie ten kawałek, może coś się stanie, może jakieś zadrapanie, może jakieś ugryzienie. A jak nie, to zrobimy sobie po prostu kolejną maskę. Dobra, nic ciekawego nie było, postać jest głodna w ogóle, więc można sobie zjeść żelki, które wziąłem. One raczej tutaj za dużo nam głodu tego nie uzupełnią, ale zawsze coś. Wiem, że obok banku jest restauracja, a przynajmniej coś, gdzie można znaleźć jedzenie, tak przynajmniej było na taktycznej mapie zaznaczone, zobaczmy. Tak, dokładnie, tutaj jest bank, a tutaj mamy jakąś jadłodalnię, więc tam na pewno zahaczymy, a tymczasem idziemy w kierunku domków. Musimy się przecisnąć przez drzewa i tutaj taki lekki tip ode mnie, jeżeli nie chcecie, żeby zahaczać o te drzewa i ryzykować jakiegoś zadrapania, to po prostu wybieracie prawym, klikacie opcję idź i tym sposobem, zobaczcie, postać nie zahacza o żadne drzewa. Tutaj zaraz powinny się pojawić pewnie jakieś pierwsze zombiaki, choć będziemy się starać unikać większych grup. No i właśnie, i tutaj zobaczcie, zaczynają się pierwsze schody. Na szczęście tych zombiaków dużo nie ma, pojedyncze powinniśmy sobie dać radę. Jedyne, czego na razie się wystrzegam, to ładowania się w jakieś wielkie grupy zombiaków. Bo przy takich grupach, no, wytrzymałość maski drastycznie spada, naprawdę. Także jak uda się znaleźć jakąś lepszą maskę, wtedy już można coś myśleć. Tymczasem zajmijmy się kolejnymi zombiakami. Wszystkich domów z tego osiedla raczej nie będziemy sprawdzać, bo nie starczy czasu, ale jeden czy dwa fajnie by było zobaczyć. I pięknie. Jak to w środku wygląda? Jakiś trup, jakiś gulasz nawet ugotowany. Czyżbyśmy mogli go zjeść? Zaraz zobaczymy. Tak to nie spodziewam się jakichś super fantów. Kolejne 9.19. No dobra, bierzemy. Jestem ciekaw, jak to będzie z tą amunicją. Na razie broni nie używam, ponieważ nie mamy żadnego tłumika na broń. Handlarze też nie mają do MP5 żadnego tłumika. No a nie chcę ryzykować tutaj wystrzałów i zwoływania całego osiedla. Więc lepiej zjeść podgrzany makaron. No dobra, słuchajcie, mamy chwilkę czasu. To możemy to włożyć.
Tyk. I włączymy, niech to się przygotuje, a my sprawdzimy resztę domu. Tutaj jak widzieliście też jest zmodyfikowane strzelanie. Jest to lepiej przystosowane trochę niż w wanilce, niż w podstawowym zomboidzie. Ja tego wcześniej nie używałem, także zobaczymy jak mi się będzie strzelało na tym modzie. Ale dużo osób poleca, dużo osób sobie chwali, także myślę, że będzie dobrze. Tutaj ten jeden ząbek z dołu chce się dostać tutaj. I któreś z tych okien... Tutaj nie, czyli tutaj. O proszę, i się przebił. Do widzenia. Nic ciekawego, możemy zamknąć drzwi, żeby nas tutaj nikt nie zaskoczył. No i co, i jak tam potrawa? Nie, czekajcie, nie mogę tego zjeść. Dobra, wiecie co, nieważne. Nieważne, znajdziemy jakieś inne jedzenie, nic się nie dzieje. Mam nadzieję, że w kolejnych domach uda się znaleźć coś do sprzedania. Fajnie by było sprawdzić, jak to jest coś sprzedać po rajdzie. Jeżeli uda się w ogóle uciec z tego rajdu, bo to też nie jest takie proste. Zobaczymy w ogóle, jak pójdzie ta misja właśnie z tym bankiem w Riverside. Ta pierwsza misja w znalezieniu kolby do strzelby nie była jakaś turbo zaawansowana. Ale z tego co wiem, kolejne zadania są coraz trudniejsze, także zobaczymy, jak trudne będzie te zadanie. No i jestem ciekawy, jak to się wszystko rozwinie i jakie będą finalne zadania, bo naprawdę łatwo ma nie być. Okej, okno otwarte. Jak to wygląda tutaj? Jakieś płatki widzę stoją. Czy je można wziąć? Puszka pomidorów, miska płatków śniadaniowych, to w sumie można... Można zjeść przy okazji, ale kogoś słyszę tutaj. Więc szybko jedz to i musimy załatwić tutaj wszystkich domowników. A tutaj ktoś je chyba, wiecie? To chyba na górze? Słuchajcie, zobaczcie, mamy tutaj w ogóle broń. Dźwięki ustały, więc to był chyba ten zombiak. Dokładnie tak, zobaczcie. Pistolet M9, pełna wytrzymałość, świetnie. Jeżeli ktoś by się zastanawiał, to za pomocą R obracamy przedmiot. Słychać jakieś strzały na zewnątrz, ale na ten moment jest to chyba jedynie kosmetyka, z tego co wiem. Twórca planuje dodać jakiś NPC-tów, ale to pewnie troszkę poczekamy. Jeżeli mu się uda, to będzie naprawdę bardzo fajnie. Natomiast co jest jeszcze lepsze, twórca chce dodać to na multiplayer. Na multiplayer, żeby można było grać z innymi graczami. Także tego jestem najbardziej ciekawy. Nic więcej tu nie było, no ale można uznać, że domek był dobrze wyposażony. Będzie broń do sprzedania, także możemy ruszać dalej. Dobra, słuchajcie, tutaj już tych zombiaków również jest trochę więcej. Ale spójrzmy na mapie, w jakim dokładnie punkcie jesteśmy. Trzeba odpalić GPS-a. Tak, tutaj jest bank, tutaj jest restauracja. Także wydaje mi się, żeby nie zahaczać o te zombiaki, przejdziemy sobie pomiędzy tymi budynkami. O, i mamy pierwszego sprintera w tym rajdzie. Dzień dobry. Właśnie takie płotki na tych sprinterów to świetna kontra, nie? A uwierzcie mi, sprinterzy potrafią zrujnować każdy plan, który sobie ułożyliście w głowie. Walczycie z dużą grupą, nagle pojawia się sprinter, a nie daj Boże dwa sprintery. No i już szybko musicie reagować i zmieniać swój plan. No po prostu tragedia. No i zobaczcie, nasza maska jest już na wykończeniu, także sobie ją zmienimy. Wyrzuć to na ziemię od razu. I wkładamy kolejną. Mamy przed sobą Gigamart, sklep spożywczy. I jest to chyba budynek, który był oznaczony właśnie sztućcami. To, co mi się najbardziej nie podoba, to że mamy tutaj duże skupisko zombiaków. No i nie wiem, czy jest jak je w ogóle ominąć. Chyba nie, chyba wydaje mi się, trzeba ich po prostu po kolei wykończyć. Są dosyć rozproszone, także powinno się to udać bez problemu. Chyba, że nagle znajdzie się tam właśnie trzech sprinterów, podbiegną, zabiją mnie, ugryzą i tyle będzie z rajdu. O Jezu! Właśnie, powiem wam, że najbardziej się boję, że nie zauważę jakiegoś sprintera, który podbiegnie mi nagle zza pleców i po prostu już nie będzie co zrobić i tyle będzie z rajdu. To na pewno nie jest przyjemne uczucie, żeby na przykład pod koniec rajdu zostawić wszystkie swoje rzeczy i umrzeć. Zobaczmy, co tu w bagażniku.
torba lekarska. Powiem wam, że chciałbym chyba to wziąć. I sporo miejsca to naprawdę daje. No dobra, będziemy to nosić, słuchajcie. Na razie i tak nie używamy dwuręcznych broni. Więc na pewno fajnie. A co my tutaj mamy? No, w środku nic ciekawego. Kluczyki. Zobaczcie, czy ja mogę tego używać? Słuchajcie, na razie nie będziemy testować, żeby nie zwoływać okolicy. Ale spróbujemy. Zatankowane paliwo, no... Idealny moment, żeby przetestować działanie aut. To jest budynek, który musimy przejąć. Jest on całkiem spory. I przypuszczam, że trochę zombiaków w środku może być. Tyle zombiaków już pokonaliśmy, że zaraz, kurde, powinniśmy wbić kolejny poziom długich ostrzy, dokładnie. 50 doświadczenia brakuje, także w tym rajdzie powinno się to udać. Tutaj dwójka kanibali sobie je. Niestety muszę przerwać wam konsumpcję, moi drodzy, bo to tak nie może być. Maska na wykończeniu, zaraz trzeba ją wymienić, ale tu chyba słyszę jeszcze kogoś. Na pewno ze środka dochodzą dźwięki. Dobra, wymienimy maskę. Fajnie, że możemy to wszystko robić właśnie z zajętą jedną dłonią. Okej, tutaj wszyscy załatwieni. Możemy... Uj! I właśnie to jest to! O matko, ale blisko! To jest to, czego się najbardziej boję. Słuchajcie, aż mi ciarki przeszły. Nie no, masakra. Było blisko, moi drodzy. A to dopiero drugi quest. Drugie zadanie, a już takie problemy. Dobra, słuchajcie, z góry dochodzi dużo niepokojących dźwięków. Zobaczcie, dwójka. Jeden sprinter. Nic się nie dzieje. Dobra, trzeba stąd wyjść, żeby nikt nas tutaj nie zaskoczył. Okej, jest w porządku. Czujność i ostrożność zachowana na najwyższym poziomie. O, słuchajcie, jakie emocje towarzyszą przy sprawdzaniu tego budynku, to jest po prostu niesamowite. No i spadamy. Jezu kochany. I sprinterzy to po prostu zniszczą moje nerwy. Ja po trzech odcinkach już będę po prostu zniszczony psychicznie. Kabura, świetnie. I kolejna broń w ogóle. Kaburę zakładamy. Na pewno możemy założyć kurtkę. Zawsze to większa ochrona. No i broń oczywiście też bierzemy. Słuchajcie, w banku jesteśmy, teraz trzeba znaleźć pokój ochrony. Który to jest, nie mam kompletnie pojęcia. Ważne jest to, że nie słyszę nikogo. To najprawdopodobniej oznacza, że jest tu już pusto. Wejdźmy na górę. Security room, pokój ochrony. No i właśnie, znowu słyszymy kogoś. Musimy znaleźć na pewno jakiś komputer, więc to pomieszczenie będzie z komputerem. A jak dotrzemy do tego pokoju, to powinien się zmienić ten quest. Powinniśmy dostać nowe zadanie tutaj w prawym górnym rogu. Troszkę to jest przysłonięte ekwipunkiem, ale wszystko widać. Skoro na górze tego nie ma, to w takim razie musi to być gdzieś tutaj. Skąd wy się bierzecie, nie mam pojęcia. O, tutaj zobaczcie, jest jakiś komputer. I to jest chyba to, dokładnie. Okej, słuchajcie, musimy oznaczyć komputer. Okej, dobra, tak to wygląda. W porządku. Okej, słuchajcie, udało się. Mamy ściągnięte dane, także możemy się stąd wycofywać. Tutaj mamy jeszcze jednego gościa. Możemy cię załatwić. No i słuchajcie, zostało jeszcze trochę miejsca. Można by było zahaczyć o ten sklep spożywczy. Dobra, zgarniamy to jedzenie. Widzę, że tego jedzenia trochę jest. I zwleciało zmęczenie, moi drodzy.
zmęczenie, także tym bardziej nie warto wdawać się w jakieś większe walki. Jestem ciekawy, jak to działa, czy to zmęczenie jest usuwane, jak wracamy do kryjówki, czy faktycznie musimy... Oj, komuś zegarek tutaj gdzieś gra. Czy faktycznie musimy spać tam w kryjówce? Tutaj biorę wszystko, co leci. Dobra, moi drodzy, smalec i mamy zapełniony cały ekwipunek. W takim razie idziemy sprawdzić samochód. No i moi drodzy, zobaczcie, auto działa. Świetnie. Aut zabierać nie można, ale przejedziemy się. Mam nadzieję, że auto jest szybsze niż sprinterzy, słuchajcie. Ale widzę, że mimo wszystko trzeba unikać tych zombiaków. Pojazd wygląda na ciężki, dobrze opancerzony. Ale takiego sprinterka, czemu by nie przejechać? No nie fajnie, bardzo nie fajnie. I widzę, że sprinter biegnie. Przeciska się, przeciska się, przeciskaj się! Dobra, poczekamy na tych sprinterów. Okej, nie ma ich tutaj. Jezu! No i to chyba oznacza to, że nie warto brać tych aut. Spróbujemy się ukryć za tymi drzewami. No ale trzeba cały czas patrzeć na plecy, żeby tu żaden sprinter, kurde, nie zaskoczył. No nie no, przyznam szczerze, tego się nie spodziewałem. Tego chyba nikt się nie spodziewał. Mogłem tam ryzykować, żeby jeszcze spróbować odpalić to auto. Ale jakby się okazało, że się nie odpali, to potem chyba już by był koniec po prostu. Także lepiej było wysiąść i tutaj na spokojnie sobie poradzić. Całe szczęście udało się ich zgubić. Naprawdę nie przypuszczałbym, że druga misja może mi sprawić tyle kłopotów. Drugi rajd w ogóle, żeby sprawić tyle kłopotów. To ja się boję, co to będzie na kolejnych mapach, jak to będzie wyglądać. No i zdecydowałem chyba, że po prostu przejdę do drugiego punktu ekstrakcji taką taktyką jak w pierwszym odcinku, czyli po prostu linią brzegową, żeby już nie ryzykować, bo widzicie, że tu na każdym kroku się coś dzieje. Nie ma chwili spokoju. Już myślałem, że troszkę za daleko poszedłem, ale widzę, że muszę dotrzeć po prostu tutaj do kolejnej drogi i będzie w porządku. Mamy i oto drogę, o której wspominałem wcześniej. Widzę, że tutaj na razie to wygląda ok. Jak tam nasze mdłości, nudności? No coraz bardziej czerwone. Ale całe szczęście już jesteśmy obok. Mam nadzieję, że teren wokół kościoła będzie czysty. Dobra, ale na razie widzę tylko jednego. Do tego jednego... I to jest sprinter, słuchajcie. No i dobra, spróbujemy jakoś po cichu tutaj wejść. Dobra. Dobra, drzwi zamknięte, świetnie. Nawet na nic nie czekamy, tylko trzeba uciekać. No i słuchajcie, mamy to. Finally back to the hideout. W końcu w kryjówce. No ale słuchajcie, zobaczcie, zmęczenie wcale nie wraca. Także będzie trzeba się przespać, no ale zobaczcie, idealnie, bo jest 17:50, także trzeba będzie odłożyć rzeczy, no i potem pójść spać, nie? Podkładałem przedmioty na półki i jedyne, co uda mi się sprzedać, to tak naprawdę to, bo bronie niestety nie miały pełnej wytrzymałości, a tutaj to, zobaczcie, można sprzedać jakiś proszek i za $56, także świetnie. Oprócz tego zostało jeszcze odebrać misję, także zobaczymy, co dostaniemy za wykonanie drugiej misji u handlarza. O, proszę bardzo, dostaliśmy 220 i dodatkowo mapę taktyczną Rosewood, czyli możemy zacząć misję na kolejnym obszarze, świetnie. Przyznam się szczerze, boję się trochę iść do tego obszaru, bo ciężko było już tutaj, no i co, no i od razu weźmiemy kolejną misję. W kolejnej misji trzeba będzie znaleźć zegarek, który znajduje się w kościele w Rosewood, także oczywiście trzeba to przyjąć. No i co? I w kolejnym odcinku zabierzemy się za kolejną misję. Możemy sprawdzić jeszcze, jak wygląda ta mapa. O proszę, no i tutaj widzę, że to już jest bardziej rozbudowane, a to dopiero druga taktyczna mapa. Widzę, że tutaj są 3-6 punktów ekstrakcji. Tutaj zobaczcie jakiś dodatkowy. Za $135 można uciec z tego miejsca. No to powiem wam, jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądać. A tymczasem nie zostało mi nic innego, jak napić się wody i pójść spać chyba.
19:30, postać strasznie zmęczona, także połóżmy się. Okej, pospaliśmy do 3:40, także jeszcze z 2 godzinki, myślę, będzie można ruszać na rajd. Ja tutaj poporządkuję sobie trochę rzeczy, a wy dajcie znać, jak się podobało i co, i słyszymy się wkrótce.